Hej, hej, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Bloons Tower Defense 6. Ja jestem Zajmot, a dzisiaj Marine, nowa jednostka, zobaczymy jak ona sobie tutaj będzie radziła. W ogóle ten mnie mega interesuje, bo tu są w pełne możliwe boosty, więc w ogóle no, ta jednostka powinna być naprawdę jakaś mega, mega mocarna. Zobaczymy jak ona tutaj sobie będzie radziła. Oczywiście gramy pod solo manki, więc zobaczymy. Strzela na pewno mega szybko i to jest wielki potrzeb. Nie wiem, czy dobrze sobie postawiłem, bo ma dosyć duży popping mam, więc może ustawmy ją tutaj, w tym miejscu. Patrzcie, ta będzie biła idealnie w linii prostej do góry oraz będzie biła na boki. Tu mamy widzenie camo. Potrzebujemy jeszcze znaleźć, gdzie będziemy mieli bicie każdego rodzaju małpek. Tu będziemy mieli możliwość ściągania kamuflaża. To będzie na pewno mega, mega mocarne. Mocniejsze pociski, bo pociski na mołaby, szybsze pociski. Tutaj będziemy mieli podpalanie, więc tutaj na pewno ta ścieżka będzie w stanie bić w takim razie lidy. Więc to będzie mocne. No dobra, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Oczywiście całą, jak będziemy tutaj przyspieszali. Tutaj mamy widzenie przez ścianę, co nam to będzie niepotrzebne. Szybsze bicie oraz środkowy update. Myślę, że to będzie mega dobre połączenie. Oraz oczywiście danie jemu tutaj bicia każdego rodzaju. Znaczy ściągania camo będzie zdecydowanie spoko, więc dajmy to już od razu w tym momencie i zobaczymy jak on sobie tutaj będzie radził. No i kolejny buścik, jeszcze większa szybkość. A ten niech pójdzie w dolną ścieżkę, tutaj odnośnie tego podążania. Mam rozumieć, tak? Czyli teraz jak będzie on strzelał, jeśli nie trafi, to będą one naprowadzane. Tak jest, faktycznie, zobaczcie na to, te pociski tutaj. To powinno być naprawdę kozackie. To powinno być mega mocne. Nie pójdę w ścieżkę środkową, jako że liczę na to, że on faktycznie będzie to wszystko nam usuwał. Pójdę w ścieżkę górną, żeby jeszcze bardziej zwiększyć nam speeda. Jestem ciekaw, czy on w ogóle będzie w stanie faktycznie bić tutaj lidy. Czy on ma wersję... Ach, nie ma paragona jeszcze. Więc liczymy bardzo, że lada... tydzień pewnie, albo i miesiąc, bo pewnie nowa aktualizacja wyjdzie na paragonik. Niestety nie bije, więc potrzebne jest malutkie wsparcie. No nic na to nie poradzimy, tak to musi być tutaj stworzone, przynajmniej na razie. Później postawimy rzecz jasna tutaj wioskę i wioską damy im bicie każdego rodzaju i to będzie no najlepsza opcja dla mnie do zrobienia. A może już teraz zacznę już powoli to budować? Dobra, zbudujmy to już teraz w tym momencie. Więc budujemy już wioskę i powoli tutaj idźmy w kierunku właśnie tego naszego upgrade'u. Każdy nasz tutaj marine będzie budowany w inną stronę, żeby zbudować tutaj wszystkie piąte ścieżki, więc zobaczymy ile one w ogóle kosztują. 86 tysięcy, 50 tysięcy, okej, 800 tysięcy, wow, co to ma być? No dobra, okej, pod to potrzebuję rzecz jasna jeszcze zacząć zarabiać pieniążki, no bo jak się domyślacie, mogłoby mi być troszeczkę ciężko to uzbierać bez tych funduszy. Temu też trzeba to od razu, od ręki, mogę zbudować to od razu tak naprawdę ten upgrade'ik. Czy ja mam, ach nie mam tego, ach myślałem, że mam farmerów aż tutaj wziętych tutaj normalnie z modyfikacji, ale niestety nie, więc trzeba kupić to normalnie. No troszeczkę szkoda, bo tutaj na troszeczkę funduszy jest, trzeba na to wydać, no ale co się nie robi, żeby materiał był pełny do przetestowania wszystkich tutaj możliwych kombinacji. Czy ja was pokonam, marinków? Nie pokonam was. Okej, ponów ostatnią rundę. Dobra, damy tutaj sobie speeda. I dajmy jeszcze jednego w takim razie. Powiedzmy, czy na początku? Tu może go dajmy, w tym miejscu go rzućmy. On pójdzie w ścieżkę górną głównie. Pod mołaby, jakby miał damage większy jeszcze pod mołaby, to mogłoby być dobre. Chyba pójdźmy mu w tą ścieżkę. Teraz widzi przez ścianę przy okazji. Czy to mu wystarczy do wygrania? Oby tak! Rozbił go, ale to chyba będzie za mało, żeby wygrać. Zdecydowanie to będzie za mało, żeby to wygrać, więc ponawiamy jeszcze raz. Teraz tak, usuniemy w takim razie alchemika. Zawsze będziemy mieć troszeczkę tych funduszy więcej. Potrzebuję ścieżkę górną zbudować, nie zdołam, bo nie jesteśmy na to. Ścieżkę dolną, mocniejszą zbudujemy. Tą ścieżkę zdołamy? Nie zdołamy, sprzedajmy jedną farmę, zdobudujmy tą ścieżkę i... Czy potrzebujemy sprzedać całkowicie i zbudować tą ścieżkę? No proszę nie! No proszę nie! No poważnie! No dobra, nic na to nie poradzimy. Czas na mocnego boosta. Więc ty idziesz w ścieżkę górną, sprzedajemy ciebie. Ścieżka górna zbudowana. Dobudujemy do tego wszystkiego jeszcze ścieżkę dolną również. Czekajcie, ty będziesz w
w środek, ty będziesz w górę, to ty będziesz w dół musiał pójść, ale to jest z tym upgrade'em. Dobra, teraz już easy powinno być, co? Easy! Easy do pokonania! Teraz on się tutaj rozpadnie i reszta już będę wykończyć. Proszę, wygrajcie z tym, bo to naprawdę jest coś strasznego. Mamy to, dobra. No dobra, troszkę tych pieniążków wydaliśmy na to, ale dzięki temu przynajmniej tylko przyszliśmy dalej, będziemy mogli kolejne tutaj rundy pokonywać, więc no niech już będzie, niech już tak będzie. Troszkę słabo poszło, nie ukrywajmy, tutaj w ogóle to jest drogie wszystko, te upgrade'y są takie drogie już w tym momencie, że dobra, muszę zbudować tutaj jak najwięcej farmu, bez tego sobie z tym nie poradzimy, z tym wyzwaniem. No dobra, czas na BFB! Podbijmy się leciutko, a może tak leciutko, czyli temu damy kapitana, będzie bił jeszcze szybciej, to będziemy mieli w ogóle możliwość wzywania jednostek, będzie chyba mocarne, no i tobie dajemy ten ogień, to podpalenie całe i może to zestawienie będzie jakieś tam silne, zobaczymy zresztą jak to będzie za chwilkę wyglądało, na razie na trzeci tierach lecimy, maksymalnie trzeci tier. Zobaczymy później, co z tego zrobimy. Wiem, mogę budować inne ścieżki, bo mam modyfikację cross-puffing, ale tego nie będę używał na razie. Chcę przejść na takich standardowych ścieżkach, byle żebym się nie pomylił, bo to oczywiście też może mi się zdarzyć. Więc dobra, tobie budujemy majora teraz w tym momencie. Masz do wzywania jednostki tutaj, z tego co tutaj widzimy, więc zobaczymy jak to będzie nam działało. Tu będziemy mieli odpychanie balonów, to może być mocne. Oraz, ojojku, to 75 tysięcy, to się wydaje mega drogie. Temu też może na razie nie będziemy budowali. Nie mam Stargate Village, więc będę mógł zbustować ich tylko i wyłącznie jeszcze za pomocą inżyniera, co oczywiście też zrobimy. Zlokujmy sobie go tam daleko, dajmy mu przenoszenie, no i oczywiście postawmy tutaj alchemika, żeby ich w pełni on mógł wzmocnić. On w ogóle tutaj boostuje ich, widzicie? Wszyscy ci w zasięgu dostają boosta, więc ja bym go przeniósł leciutko bliżej w takim razie. Mam nadzieję, że to nie wywali gierki, nie wywaliło gierki. Bardzo dobrze. Ciebie boostujemy do górnej ścieżki, zboostuj wszystkich oraz wywalamy ciebie całkowicie z tego terenu, żebyś nam w tej zabawie nie przeszkadzał i ciebie oczywiście też usuwamy. Więc w tym momencie widzicie, wszyscy są zboostowani w pełni, więc zobaczymy jak to nam się wszystko potoczy. Na razie jak widzicie, runda 73, bez żadnego problemu tu przechodzimy, wezwijmy jednostki. Okej. Wzywa wszystkie rodzaje helikopterów teraz na pomoc. Ile to trwa? 1/3 czasu ładowania. Słabo, myślę, że troszeczkę będzie to dłużej. Tu będziemy mieli co, permanentnie? Czy też nie? To jest wyzywanie, chyba też wyzywanie będzie. Tylko, żeby to pewnie one silniejsze. Bo tam chyba były tiery czwarte. To są tiery czwarte. Tak, to są tiery czwarte. To tam będą wzywane tiery piąte już dla odmiany. Więc sobie damy to, jeszcze większy zasięg, okej, dobra, dobrze to wygląda. To jest jeszcze większy zasięg i wzywamy pewnie już teraz tiery piąte w tym przypadku. Zdecydowanie tak, to są tiery piąte. Widać to po tym helikopterze z tyłu, że on jest brązowy, w tierze czwartym on jest szary. I tak to możecie bardzo prosto oczywiście rozpoznać, ale modyfikacja, ej no ciekawa, co wy sądzicie? Jest fajna modyfikacja, czy też niekoniecznie? Dobra, dajmy tutaj jeszcze jeden upgrade'ik na jeszcze lepszy tutaj pocisk, jeszcze lepsze pociski i też odpychanie moabów, co może nam się przydać później. Chociaż no i tak trzeba pamiętać, że DDT będzie nam, znaczy DDT, badzik będzie nam uciekał. Dobra, zbudujmy teraz tego High Energy Plasma, can pop every balloon's tape. Spoko, bardzo fajnie, że bijesz każdy rodzaj balonika, co nie zmienia i tak dzisiaj faktu, że no i tak bijesz każdy rodzaj, prawda? Dobra, free play, lecimy dalej, zaraz budujemy ten najsilniejszy, co w ogóle jestem mega ciekaw, jak ten upgrade'ik będzie sobie tutaj radził, bo on wydaje się mocny, ale czy w praktyce będzie on taki przekozacki? To zobaczymy, bo to jest naprawdę mega interesujące, jaka to będzie siła tego naszego ataku. Więc czas na... bez słów. Może opis... żadne słowo nie może opisać jego siły. Tak to trzeba tłumaczyć, więc... budujmy! Zaś... co to było? Tu w ogóle... patrzcie co to w ogóle wyskoczyło. Dobra, już rozumiem jak on bije. Ej, to będzie chora jednostka. Ona solo będzie wygrywała gierkę, jak mi się wydaje. Ona solo będzie wygrywała gierkę. Ja go przyniosę chyba troszeczkę bliżej, mam wrażenie. Zobaczcie, co on tu wyprawia. Przyniesiemy go tutaj gdzieś na bok.
i zrobimy jemu zdjęcie od razu do miniaturki i tak będzie chyba bardzo fajne wyjście. Więc dobra, postawmy to gdzieś tutaj u dołu, żeby nam to nie przeszkadzało. Oczywiście strzelamy to u góry, powiedziałem, że to strzelamy, dobra, super. No i oczywiście nasz upgrade'ik i do przenoszenia. Przynieśmy go w to miejsce na razie, żeby dał on nam jakiekolwiek możliwości do zrobienia mu fotusi, ale coś czuję, że i tak czy siak to będzie mega, mega ciężkie do ogarnięcia. No dobra, okej. Okay. Lecisz w standardowe miejsce, czyli tutaj na sam początek, żebyś jakby nie był w upgrade'ie jeszcze tej jednostki. Skoro jak widzicie, daje tu jakiś upgrade, fajnie, żeby on też z niego mógł skorzystać. Oraz oczywiście, żeby bił od samego początku, bo teraz to jest moment, w którym bijemy maksymalną rundę i próbujemy przejść najdalej, jak się tylko i wyłącznie da. Więc do gry dochodzą nam oczywiście tutaj jeszcze ci koledzy, szkoda, że nie mam automatycznego odpalania, ale zboostujmy tylko jego, bo mi się wydaje, że on spokojnie tutaj wystarczy na solo gierkę, w ogóle na solo manki, żeby tylko jego jednego tutaj używać, bo to będzie i tak czy siak mega, mega kozackie. No, oczywiście tech bocik standardowy, kupny, no cóż, nie mam innego, więc tego też będziemy używali, ale tylko jednego. Runda setna pokonana w ciągu sekundy, chyba bym mógł powiedzieć, więc tym bardziej ciekawe jest, jak to będzie wyglądało za moment, jak kolejne rundy tutaj będą leciały i kolejni przeciwnicy poradzą sobie z naszym tutaj przekozakiem. No i mamy runda 140, jak sobie z nią poradzimy, ja nawet bada nie widziałem, tak wam powiem szczerze. Ja nawet bada nie widziałem, nawet nie wiem, czy on tam był, nie było go. Halo, bad? Dobra, okej, okay, rozumiem, jak to będzie wyglądało. Dobra, niech on bije do maksymalnej rundy. A na samym końcu, jak już będzie przegrywał, chyba że będzie lagowało za bardzo, podbijemy go na 5, na 5, na 5. Zobaczymy wtedy jeszcze jego siłę w tej oto całkowicie kozackiej odsłonie. Największym wyzwaniem tej jednostki jest to, że ona strasznie po prostu laguje. No zobaczcie sami. Jest speed 25, a ona ledwo tutaj cokolwiek potrafi robić. Na speedzie razy 5 może to wygląda szybciej, ale one o wiele, wiele wolniej wylatują i to jest naprawdę mega problem teraz grania do maksymalnej rundy przy takich niektórych jednostkach, ale zobaczcie, że nic, dosłownie one nic nie mogą wyjść. Tylko i wyłącznie się pokazują oraz tutaj dostają masę pocisków na twarz i no przegrywają, od razu po prostu przegrywają. No i runda 200. No to już jest wynik, to już jest wynik, tym bardziej, że to się w ogóle nie rusza tutaj aktualnie. Jest jednostka sobie bardzo ciekawie radzi, dobijmy do maksymalnego poziomu, usuwam wszystkie pozostałe jednostki, oby nas nie skraszował gierki przez to. Mamy odpychanie, mamy zasięgi, uwaga, ostatni boost! 5 na 5 na 5 jednostka zbudowana w tym momencie. Najsilniejsza, największy w ogóle zasięg prawie cały mapy, ona w ogóle ma pełny speed. Jeszcze przyzywanie jednostki, ona będzie miała dostępne, więc naprawdę to teraz będzie, będzie jej jednostka niszcząca dosłownie wszystko. A co wy sądzicie odnośnie tej jednostki? Pamiętajcie, że oczywiście link postaram wam się dać w opisie tego filmu. Jeśli zapomniałem, to napiszcie mi to oczywiście, bo przeoczenie mogło być, że go zapomniałem dorzucić. I dziękuję wam za oglądanie tego materiału. Pamiętajcie o komentowaniu, lajkowaniu. Widzimy się w kolejnym odcinku The Bloons Tower Defense 6. Na razie, hej, hej, pa!